Dobra. Brawo, to jest nasza czołówka. Dziadka na podwórku piła woda i chłopaki wyciągnęli rury, a teraz chodzą po rurach, żeby zobaczyć, dlaczego woda piła. Tutaj są takie rysy, to już było dawno i ta woda zamarzła. I teraz nasz szambonurek przejdzie na drugą stronę. Wpadliśmy jak gówno w kibel. Zobaczcie, jaką to lekkością i swobodę, a z jaką swobodnością wpada do wody. Po prostu to jest troszeczkę dalej. Następny punkt programu. Ja pierdziulę w pobór! Jesteś chory? Idiota! Ej, te rury trzeba przeżyć! Ej, pokój nie rób! Nie tak, nie? Wiedziałem, że jesteś głupi, ale nie aż tak, chłopie. Idź dalej. Pobór, jesteś na łączeniu, to może puści. Popol, idź do końca! Swoim rurą! Idź do końca! Joniu, przejdź na tamtą rurę! A tu jest teraz wody popol do samej brody. Damian! Dzisiaj na to pszczelinę zrób, popatrz! Czy masz? Ej, ciekawe jak ktoś się dostanie. Nie wiem, coś się wymyśli. Jak się nie dostanie. Tajki, ale fajne tajki. Popol, czy tam... Wyszło na brzeg. Ale po coś się do mnie tą drabkę ładowali? Ja bym był cały. No ona bardzo zimna. Nie, ciepło, poważnie. Teraz już ciepło, ale przedtem było super.
Ale to nie jest takie złe. Nie. No, ale zajebiste to jest. Najgorzej teraz, że pokolaczyłem o ten brzeg. Jakby ten brzeg wypróbował się do brzegu, to było już super. Jutro jest mingo brzegu. Najgorzej będzie teraz drapką. Nie dopływało. Cześć. A jak ryby? Ryby są! Ratowaliśmy ryby! Ze tym? Nie! Co to za pierwsze? Pytanie malutkie, dawno żeście się pomoczyli? Teraz, sekundę temu! To biegiem do domu się rozbierać. Ale już się ciepło zrobiło. Czasem w domu się nie rozbierać. Te pędy. Wystrzy. Pokaleczyłem się! Ej, to chcieli się kopać, czy pływać, czy co? Co żeś tak? Łaziliśmy po lodzie. Zasuwaj do domu, bo człowieku zaraz ci jaja odpadnie. No i już mi odpadły. Ej, Damian, nagle to. Woda z rury. Bo woda się spalała z palaczą. Tak? Nie. Faktycznie. Co? Ale to było zarobiste, to dostanie się do brzegu, to kurde spoko. Ekstra? Ej, to normalnie jakbyś łaził po czymś, to normalnie... Ale to normalnie horror! Ja ten łamię, ten lód, czy łamię? Można by wysłać do śmiechu watę i nazwać walka... O życie. Ej nie, co ty? Walka o suche gacie. Walka wodna o życie. To do zwyczajnych, niezwyczajnych. Ratowaliśmy jednego, ale sami się topili. Ja będę bohaterem, rurę im rzuciłem. Tyle miałem, Wojtka głowa, ale to się nie liczy. Mamo nie pieprza i utopiłem się. Wyszliśmy z wody, a... No nie wchodź mi tu. A, moje zapinanie. Założę te rzeczy. To weź to wykręcaj wszystko. No, właśnie. I wieszaj. I wieszaj na słońcu, dopóki jest to. Jajka zmarzę. Słońce. Dobra. Najgorsze będzie zdjęcie tego. Najgorsze jest to, że nie mam się skarpetek na zmianę. No ja majtki. Oj, kupanie. Majtki to jest, ale te czerwone i... Gosiu, teraz to już nic nie masz na zmianę. Czerwone jest zimna, czy... Zimna. Mam golf jeszcze? Nie, to od ciepła. O, od ciepła. No wiesz, od ciepła. Nie, mamo. Ale bo gorąco. Na początku było okropnie zimno, ale później jak się biegło, to tak cieplutko się zrobiło. No przecież ja na... Ale bajer, od połowy ciociu stało ten normalnie... Ten żółty, ten czerwony... Nie, ja mogli, nie mogliśmy iść, tak normalnie staliśmy w miejscu. Ja się wszędzie woda leciała. Wszędzie ja pełno wody, lód, a ten lód taki normalny. Mały. A czemu się Wojtek tak pokaleczyłeś? Palek ci, krew leci? No bo o lód, wiesz jaki on jest ostry? No ja też. No mi też. Ach, rany też są dowodem. Nawet tu, ja piernicz. No jak się dowodem jest... Możesz podejść tu, nie uciekaj. Mały motylek z czerwonymi kapeczkami nazywał się Łysiałka Pokrzywny. Jego bardzo czarne, owłosione czczownice jedzą pokrzywy. Zielone jajeczka. Ej, Gucie, musimy w suche gacie. Ej, suche gacie na dnie stawu. Raczej one suche nie były. Szybko, bo ci jajka wypadną. Gucia! Nie, to popola. To jest popola. Ja sobie stoję, a ci się do mnie ładują. Te lecą na ten pel. No ale gdzie ucieka? No tak, gdzie? Tam. Tylko widać. Go!